się Krzysio Leszczyński. Pracuję w Centrum Astronomicznym imienia Mikołaja Kopernika przy ulicy Bartyckiej 18. Jestem również od zawsze członkiem klubu, który też się mieści przy ulicy Bartyckiej 18, więc mam blisko i do pracy, i do klubu, jak chcę. Konkretnie klub to jest taka szafeczka, która jest w jednym z pokojów. Najpierw podzielę się moimi wrażeniami z jesieni sprzed paru lat, konkretnie z 2011 roku. Podczas tej jesieni było ognisko i było to świeżo po śmierci Steve'a Jobsa. Ku mojemu zaskoczeniu ludzie zaczęli się jakoś tak bardzo identyfikować ze Steve'em Jobsem, mianowicie jak mi się pojawiły jabłka ze świeczkami na tym ognisku, no jabłka były rozdawane akurat, a były to czasy, no może nie przedputinowskie, ale jeszcze czasy zanim nasz prezes rowerem na Krym pojechał, nie na ten, no na Krym. No i tak sobie myślę, kurczę, ale w tym samym czasie zmarł inny wielki człowiek, tak moim zdaniem rząd wielkości większy, mianowicie Dennis Ritchie. Dennis Ritchie, który stworzył język C, był jednym z twórców języka C oraz był jednym z współarchitektów w ogóle systemu Unix. I zmarł praktycznie z odległości kilkunastu dni od Steve'a Jobsa. Świat o Steve'a Jobsa płakał miesiącami na Denisa Ritchiego, dzięki któremu te wszystkie Unixy mamy, się praktycznie nikt nie zaujął, łącznie z nami. Nie, to wtedy było. W tym samym czasie zmarł jeszcze jeden z wielkich twórców, mianowicie John McCarthy. To jest ten człowiek, który stworzył język Lisp i jego kompilator. I o tym to poza tym dwoma kolegami, to w ogóle już nie pamiętam. Cóż takiego zrobił Dennis Ritchie, co by nas dzisiaj interesowało? Otóż Dennis Ritchie w latach 70, przed latami 70. wpadł na dość ciekawy pomysł, mianowicie, żeby istniało coś takiego, że jak mamy plik, który jest po prostu programem, plikiem wykonywalnym i on nie ma żadnego konkretnego rozszerzenia, w przeszłym razie .exe, jak bywało, ja jeszcze do stosowania nie było takiego klasycznego, ale jak było w systemach przewodowych, ani .com, ani takiego, tylko po prostu jest identyfikowany po pierwszych kilku bajtach. Pierwsze kilka bajtów nazwano magic number. I pierwszym magic numberem, który mi się udało doczytać, że był taki udokumentowany i nazywał się magic number, to były cyferki hexadecymalne 0407. Co jest akurat datą urodzenia bliskiej mi osoby, ale to już drugorzędna sprawa dla tego wystąpienia. Natomiast to był magic number, który identyfikował format a.out. Tak naprawdę 0407 jest instrukcją PGP11, która mówi skocz do przodu. Na identyczny pomysł wpadł
kilka lat później IBM, a później Microsoft, który w formatach kompni Edge też na początku dawał takiego jumpa już w przypadku procesorów Intel. W każdym razie Magic Numbers jest, co identyfikuje rodzaj pliku wykonywalnego. I mam, znamy ich kilka, no 7F, czyli znaczek, czyli backspace tak zwany, delete. A następnie F to jest program, który my używamy, czyli F. A aut ma w tej chwili wiele rodzajów, ale autów się praktycznie nie używa. Znaczek, który jest, ciąg znaków, który jest bardzo rzadko używany, a nie szkoda, mianowicie hash wykrzyknik spacja slash, który jest 4-bajtowym magic numberem oznaczającym użyj tego programu jako skryptu, czyli po prostu przekaż go jako pierwszy argument wraz z dalszymi argumentami do programu wykonywalnego, który jest po tym slashu. My tak naprawdę często używamy po prostu pałka wykrzyknik dwubajtowego. To jest przeciw Linuxowi nieprawidłowe, ale kernel Linuxowy nabiera workaround taki podobny na sytuację, która była z tymi identyfikatorami USB, który są odpowiednim razie. Przykładem takiego innego magic numbera jest Cafe Baby. To jest, jeżeli mamy klasę Java, do której jądro ma załadować odpowiedni, aż się boję powiedzieć, interpreter. No, to co wykonuje ten unikod, który tam jest. Dobrze, ale my mieliśmy się skupiać na developerze. Wersji dla osób w moim wieku to pewnie powinno brzmieć szeroko imienne, ale skupmy się na oryginalnym kodzie Denisa Ridziego. Mamy Hello World i możemy to wykonać. Żeby wykonać, to trzeba niestety usiąść, ale na szczęście ten mikrofon może sobie stać. Pytanie do... Czy mnie słychać, jak tak mówię? Bo jeżeli minuta nie słychać, to będzie Darek miał pretensje, ale... Będę trzymał w głosie. Aha, okej, to dobra, to będę trzymał lewą łapą. Zobaczmy tak naprawdę, co się nam dzieje, jeśli napiszemy GCC Hello World. Mamy tutaj... Potrzebuję dwóch łap, bo ja nie umiem bez dwóch łap. Jeżeli napiszemy po prostu GCC Hello, żeby było wiadomo, że nie oszukuję, to jest to ten sam program, otrzymamy a.out. A.out jest oczywiście ukłonem w stronę poprzedniego formatu, mianowicie format poprzedni, przedelfowy, się nazywał zawsze a.out i tak się nazywały pliki, o ile nie nazwaliśmy. No ale co tak naprawdę dokładnie się stało? Możemy po prostu na razie poprosić o z opcją verbose i wtedy zobaczymy, że dzieje się nam kilka rzeczy. Tego na razie nie analizujmy, wróćmy sobie do czegoś takiego. GCC tak naprawdę nie jest kompilatorem C. GCC oznacza New Compiler Collection, ponieważ jest tam wiele rzeczy, na przykład kompilatory Fortranu, kompilatory Java, czyli GCJ, kompilatory ATY, czyli GNAT i tak dalej. Czy
przypadku kompilatora C oraz kompilatora C++ skłamałem. W przypadku kompilatora C wykonywane są cztery programy. Najpierw przelatuje sobie preprocesor, czyli CPP, i ten program po prostu nam zamienia te include, które tam są, ten hash include, który mamy w tym miejscu, ten hash include nam zamienia i rozbija definicję. Jeśli zobaczymy, co nam z tego powstanie, to nam powstają wielkie rzeczy. Na szczęście większość z nich zdecydowanie jest wyłącznie deklaracjami, a dopiero na samym końcu ten nasz biedniutki program jest. No dobrze, ale przeprocesowaliśmy, no to wypadałoby go przelecieć teraz samym kompilatorem. To jest kompilator, w przypadku języka C nazywa się CC1 i CC1 produkuje nam assembler. Produkuje nam assembler, zresztą bardzo sympatyczny. Zaraz go sobie wyprodukujemy. Możemy poprosić, żeby nie produkował nam wszystkiego, tylko wyprodukował assembler i dostaniemy hello.s. Może wygląda to strasznie, znaczy na... Czy ktoś z Was dużo robił kiedyś w assemblerze po głównym języku? No, kilka osób robiło, dobrze. Tak, właściwie te kilka osób powinien poprosić o wyjście teraz. Prawdopodobnie się na tyle zestarzeli, że nie pamiętają 64-bitowego assemblera. Pamiętają? Okay. Dla mnie to też jest, znaczy dla mnie od kilku miesięcy to nie jest już nowy język, ale nie za nowy. Zobaczmy, co powstało. Powstała funkcja main, która składa się z następujących instrukcji. Mianowicie, najpierw wrzućmy na stos taki rejestr, nazywa się staroasemblerowym BP. Nowoasemblerowym nazywa się NBP i to jest rejestr 64-bitowy już. Następnie skopiujmy sobie do tego rejestru aktualny wskaźnik stosu. Weźmy sobie nasz napis Hello World, który ma etykietę BC0, a następnie i tutaj kłopot. Mianowicie nie wołamy wcale funkcji print, tylko wołamy funkcję puts. Puts wołamy funkcję. Jak wiemy, funkcja puts to jest taka funkcja, która po prostu bez interpretacji wypisuje łańcuch na standardowe wyjście. Otóż, jakbyśmy przeanalizowali ten wynik z CPP, to tam zobaczymy, że tam mamy print internal, jak GCC print internal, i on sprawdza, że jeżeli nie ma żadnego procencika w środku, to wyrzucamy na plus. I już. Taka optymalizacja, której się mało kto spodziewa. Jeżeli sobie, nie jestem nawet pewien, jeżeli wyłączymy wszystkie optymalizacje, to on chyba i tak jednak ją zoptymalizuje. Właśnie, to jest optymalizacja niewyłączalna. Po prostu jest puts i koniec. Następnie po zawołaniu funkcji w języku C jest zasada taka. Wołający wrzuca argumenty na stos lub przekazuje poprzez rejestry, w tym wypadku rejestr defi, a następnie czyści stos. W tym wypadku nie ma co czyścić, bo to zawiera tylko jedno. No dobrze. Hello World'a by wystarczyło, ale
skompilujmy to, bo mamy hello world assemblerowe, no to można by go spróbować skompilować. Udało się, powstał .com. Jest to o tyle istotne, że warto sobie zdawać sprawę, że ten assembler, który powstaje, to nie jest po prostu coś, co sobie możemy obejrzeć, ale jest to pełnoprawny plik, który możemy dalej kompilować. A nawet GNU Compiler Collection wie, że to nie jest tylko assembler, więc wykona stosowne, nie będzie go przelatywał językiem C, co możemy łatwo sprawdzić, puszczając verbose. Widzimy, że pierwszą rzeczą, która została wykonana, jest w tym wierszu assembler i już. A następnie, ponieważ było minus C, czyli tylko kompilacja, to nic więcej. No ale jak jest tylko, jak już mamy ten obiekt, no to spróbujmy go dalej skompilować. Też po jednym kroczku. Tutaj z kolei widzimy, że też nie zostały wykonane ani kompilatory, ani assemblery. To, co widzimy tutaj, to jest tylko jego spowiedź, z tym został skompilowany. Został wykonany polecenie collect 2, które tak naprawdę jest interfejsem do polecenia LD. LD w systemie GCC jest tak skomplikowane, że ja w żadnym wypadku nie podjąłbym się w żadnych warunkach spróbować to robić ręcznie, a niestety niedawno mi się zdarzyło musieć to robić ręcznie i nie wiem, albo ja jestem taki głupi, albo nie wiem co, ale zrobienie takiej linijki na inną architekturę, troszkę inną architekturę, bo to było po prostu ten sam Intel, tylko z kartą graficzną CUDA, zajęło mi 2 tygodnie praktycznie codziennej pracy. Wymyślenie, jak do tutaj, proszę wstawić ulubione przekleństwo, zrobić tak, żeby wreszcie to się skompilowało. Na końcu się okazało, że jeden z tych plików CLTN był nieprawidłowy i mogłem sobie jeszcze wywołać przez miesiąc. Istotna sprawa. To, co użyliśmy w naszym programie, to napisaliśmy tak naprawdę jedną funkcję. Mianowicie funkcję main, która to prawda jest bardzo specjalną funkcją, ale jest tylko funkcją. Otóż skąd w ogóle kompilator wie, że mają wykonać? To wbrew pozorom nie jest oczywiste. Kompilator tego nie wie. Mało tego, linter tego nie wie. To wie tak naprawdę loader. I w tych małych plikach, czyli CRT1, CRTi, nazwa jest też uświęcona tradycją historyczną, bo to chodziło najpierw o konsolę, potem przestało chodzić o konsolę, ale już wszyscy nazywamy to CRT. Jest wywołanie loadera, czyli Linux w przypadku architektur 32-bitowych, intelowych jest to LD Linux, w przypadku architektur 64-bitowych jest to Linux VDSO i możemy sobie zobaczyć, że to mamy tam to na górę, bo stąd nie widać. Mamy taki plik, jak spróbujemy zobaczyć, z czego się składa nasz plik wynikowy, to się składa z 3 bibliotek, w czym pierwsza jest naprawdę pseudo biblioteką, która jest kompilowana do środeczka. Ona jest tak naprawdę statycznie zlinkowana i on ładuje resztę oraz wołanej. No dobrze. Kolejne wspomnienie, mianowicie ja
jak chodziłem do szkoły podstawowej, to nie wiem jak jest teraz, ale wówczas w szkole podstawowej uczono trygonometrii. Dzisiaj jest różnie, ale wtedy tak było. I uczono również szeregów. I pani nam kazała odpowiedzieć, pani nam kazała z matematyki, żebyśmy wymyślili w ramach tam takiej dłuższej pracy domowej jakiś szereg własny, który dąży do mnie. Jakiś szereg ludziowy. Ja byłem bardzo, bardzo dumny, bo dostałem wtedy piątkę z plusem, wtedy nie było szóstek. Mianowicie wymyśliłem sobie taki ciąg. Mianowicie za pierwsze przybliżenie pi bierzemy cokolwiek, na przykład jedynkę, to jest bardzo dobre przybliżenie pi. A każde kolejne dodajemy do poprzedniego sinus. Jak widać na rysunku, to powinno zbiegać bardzo szybko. Tak naprawdę to zbiega na tyle szybko, że każde kolejne przybliżenie daje nam trzy razy więcej tych znaczących niż poprzednie. Poza pierwszymi dwoma oczywiście. No i po co mówię poza tym, żeby się pochwalić? Mianowicie spróbujmy to zaimplementować. Nie jest to jakiś to bardzo mądry program, ale widać, że pięknie szybko zbiega. No i znowu, spróbujmy zobaczyć, jak kompilator potraktował ten problem. To jest chyba ten przypadek. Mamy... coś tu się chyba nie wydał. Nie, to chyba był... Przepraszam. Weźmy sobie ten program. Możemy go potraktować po prostu GCC. Żeby było widać, że ja nie za bardzo tam oszukuję, to dostawiam opcję minus WOL i pedantik. No i dostajemy taką przykrą rzecz, mianowicie nie ma funkcji sinus. No nie może być, bo ta funkcja jest w bibliotece GCC. No ale jak dołożymy bibliotekę GitHub, to się uda. Świetnie, prawda? Udało nam się skompilować. Nie jest to może nic zbyt mądrego, ale udało się. Udało się i rzeczywiście dostajemy bardzo szybko zmienne. No dobrze, ale puśćmy sobie to samo z optymalizacją, za to bez biblioteki. Mianowicie, puśćmy sobie optymalizację minus po 3, ale nie dołóżmy w ogóle biblioteki matematycznej. No, dla mnie lekki zaskocz, bo ta funkcja się, znaczy ten program się pięknie skompilował. Czy ktoś wie dlaczego? Czy optymalizacje wbudowane, używa wbudowanej instrukcji procesora kompilatora? Ponieważ właśnie ja chciałem, Darek mi trochę popsuł koncepcję, bo ja chciałem interaktywnie, ale jak będziemy nosić mikrofony, to tak się nie da, więc ja powtórzę po prostu propozycję, że kompilator użył wbudowanej funkcji. Formalnie koło procesora, a obecnie po prostu wbudowane. Też tak myślałem. Żeby zobaczyć, jak bardzo jest... Byłem niemądry. To zróbmy tak, że po prostu wykonam coś takiego. Coś się nie udało. Sinus jest... Okej.
Przepraszajcie, przepraszajcie. Przepraszajcie. Tak jest. I teraz zobaczmy, co tam z tego powstało. Otóż nam powstało coś ciekawego, mianowicie weźmy sobie jakąś liczbę. Znaczy tutaj już nie możemy zoptymalizować, kompilator nie jest aż tak mądry, żeby zoptymalizować to od razu, ale wziął sobie jakąś liczbę, na przykład i wrzucił do, jako pierwszy argument, wziął drugą liczbę, wrzucił drugą. Pach, pach, pach. Nic tam nie liczy, żadnego sinusa. Po prostu nic. Ale to nie koniec niespodzianek. Nie dość, że skupaniec wyliczył to wszystko w czasie kompilacji, to jeszcze zauważył, że od pewnego momentu, to jest ja ileś lat temu tak świetny ciąg wymyśliłem, że po prostu wystarczy tylko 5 ich policzyć, a reszta będzie taka sama. A może policzył wiele razy, a później zaczął te same i... No tak, policzył, podejrzewam, że w trakcie kompilacji, znaczy nie zajrzałem, nie zaglądałem mu w palce, bo to nieładnie przyjdzie. Ale on to po prostu sobie kompilator policzył i wstawił gotowca. W dodatku, żeby bardziej zaciemnić sprawę, żebym dłużej ten przypadek analizował, wrzucił gotowca jako dwie liczby na naturalne, a nie jako jedną liczbę rzeczywistą, prawdopodobnie, żeby potem mu ascendent nie pokiełbasił wszystkiego. Tak, taki ząb. No dobrze. Nie chcesz tak, to spróbujmy zrobić, policzyć to troszkę w sposób bardziej skomplikowany. Mianowicie weźmy dodawanie tego pi jako oddzielną funkcję i po prostu weźmy w tym punkcie, przepraszam, funkcję next. Ja mam pewien pomysł, co się mogło zdarzyć. Jaki będzie tego efekt? Mogę zgadnąć? Proszę bardzo. Wygeneruję funkcję tak jak next pi, tak jak się możemy spodziewać. Ale jednocześnie w mańcu skorzysta z wyliczonej granicy. Odpowiedź brzmiała, zostawi funkcję, tak, zostawi definicję funkcji, natomiast jej ciało, natomiast przeliczy ją sobie wewnątrz. Tak właśnie będzie, tylko... Pinkina na kolory. To było podarze to. Teraz popatrzymy, czy to było to. Tak, to jest ta funkcja. No to zróbmy ją sobie. Rozumiem, z opcją 0 to spodziewamy się, co będzie, ale dla formalności sobie ją napiszmy. I to będzie po prostu tak, że mamy funkcję next pi. Oraz ją po prostu w pętli, tym razem już w pętli wołamy. Tu jest pętla, znaczy nie mamy czasu jej analizować, ale widać, że jest to pętla po prostu, bo jest to za krótkie, żeby to nie była pętla. Oraz tu są jakieś jumpy do góry są, więc to raczej jest pętla. No dobra. To sobie teraz zróbmy po 3. Na początku widzimy, że mamy tak samo wyliczone. Tu mamy już to przeliczone. Natomiast ciało jest zostawione. I pytanie dlaczego jest ciało zostawione? Otóż to jest funkcja jako statyka znaczona. No właśnie.
skoro nie jest oznaczone jako statki, to znaczy, że musi być zostawiona w ciału funkcji, ponieważ być może, kompilator tego nie wie z góry, będziemy chcieli zlinkować to z czymś innym jeszcze. Dlatego są dwie możliwości. Jedna to jest taka, że napiszemy tam statik, ale to już wiemy, chyba że chcemy to sprawdzić. A druga możliwość to jest napisanie zmiennej whole program. Whole program to jest taki iber statik. To oznacza, że ten plik, ten jeden jedyny plik będzie wyłącznie całym programem i nie będzie do tego nic więcej linkowane poza bibliotekami dynamicznymi. To znaczy, że człowieku, znaczy konkretnie parserze, optymalizuj wszystko, co kto chcesz. I jak napiszemy coś takiego, to oczywiście już NextPy'a nie ma. Chociaż nie był statikiem. No dobrze. Jeżeli możemy napisać omit frameworker, to znaczy, że jeżeli wiesz, jak wołać funkcję, to tam z księgowością się za bardzo nie zajmuj, bo nikt ci nie przyjdzie w połowie i nie będzie tego kontrolował, ani urząd skarbowy, ani debuger za bardzo, a jeżeli będzie, to będzie wiedział, jak to zrobić. Natomiast w przypadku call program omit frame pointer dla funkcji, które są zdefiniowane, jest domyślny. No dobrze, ale to weźmy kompilatorowi, troszkę utrudnimy to zadanie. Mianowicie podzielmy plik na plik z nagłówkiem, gdzie sobie tą zmienną zadeklarujemy, i na implementację. I teraz tutaj, jeżeli zrobimy to w ten sposób, to niestety optymalizator nam za wiele nie zrobi, no bo on nie wie, co to znaczy NextPy. Może to formatuje dysk, nie wiadomo. Natomiast możemy dać, statika nie możemy dać oczywiście, bo ta funkcja jest doskonale niestatyczna, ale możemy dać atrybut pure. Ja tutaj się muszę przyznać, że przez chwilę nad tym atrybutem się skrobałem po czerepie, bo dokumentacja do GCC jest mocno myląca. Mianowicie tam się daje atrybuty wyłącznie po funkcji przed średnikiem dokumentacji do GCC. Tak naprawdę atrybut można dawać w wielu miejscach i najbezpieczniej jest dawać atrybut funkcji po deklaracji typu. Dlaczego? Bo możemy tak samo dawać i w deklaracji funkcji, i w jej definicji. Ja tutaj nie dałem w definicji funkcji, bo on nie był potrzebny, ale w zasadzie możemy dać, zwłaszcza, że jak ten atrybut jest tak naprawdę z tej dolnej definicji, powinienem i tak hash include zrobić tego ten górny plik po to, żeby ewentualne błędy nie wyskoczyły, gdyby były. Co nam daje atrybut pure? On mówi tyle, że ta funkcja, którą sobie zdefiniowaliśmy, nie będzie miała żadnych skutków ubocznych poza swoim wynikiem. Oraz gdybyśmy przekazywali jakiś wskaźnik, no to a ten wskaźnik nie byłby kąt, no to mogłaby ten wskaźnik nam wrócić, ponieważ mogłaby wynik zgłaszać przez referencję. Ale jeżeli jest atrybut pure, to kompilator wie, że ta funkcja nie ma skutków ubocznych. I wówczas możemy, jeżeli mamy o,
mi pomerdały jestem przy trzech. Przepraszam, pomyliły mi się przykłady. Nie wiem, który jest kolejny. Muszę sobie znaleźć. Dobrze. Jesteśmy przy H4. Żebym sam się przekonał, że nie oszukuję, to jest to. To jest ten przykład. I teraz, jeżeli zrobię także sobie z opcją, oczywiście weźmy sobie po 3, bo tylko te opcje nas tak naprawdę teraz interesują, i zrobimy sobie, skonfigurujemy sobie i klient. Minus T zapomniałem. A nie, nawet minus L, ja chcę zobaczyć, co on zrobił. I klient to jest ta funkcja, która po prostu robi dalej to samo, tylko już na podstawie funkcji zewnętrznej. To zobaczymy sobie, że co prawda no nie mógł wyliczyć kompilator, bo takim prorokiem to on nie jest, ale zrobił sobie coś takiego, mianowicie całą pętlę sobie radośnie rozłożył. I teraz zauważmy, że ostatnią funkcją, którą on wykonuje, jest print. No nie, ale on powinien na końcu jeszcze nexta wziąć. Otóż stwierdził, że już tam ostatni next mu się nie przyda do niczego, więc po to ma go wyliczać, skoro ma zmienną lokalną i gdyby to była zmienna globalna, to by oczywiście to musiał zrobić. Ale mało tego. Jeżeli weźmiemy pi2h i wywalmy tego turystów językowych, przepraszam, ale nie chce mi się ciał gwiazdka robić. Ale teraz to tak mamy dozwolone. Ale my jesteśmy porządni ANSI. To chyba już to piór się nie ma być. To piór się nie, bo on to są. Ciekawe, to nam zaraz do niego wróci. To zobaczcie, że to w tym momencie ten konto jest. Dlaczego? No bo kompilator nie mógł założyć, że coś tam jest innego. Dobrze. Jeżeli sobie weźmiemy w sposób bardziej skomplikowany jeszcze, mianowicie, zamiast liczyć sinusa, możemy policzyć kosinusa. Będzie do pi drugich co prawda zbiegał, ale za to szybciej. Więc puśćmy sobie. No, chyba tym razem trafiłem. Weźmy sobie taką funkcję. Mamy. Weźmy sobie tak. Czyli definiuję sobie dwie. Mogę je obie skompilować, a tak naprawdę nie będę się rozdrabniał, tylko po prostu skompiluję wszystkie C. Najwyżej się któreś nie skompiluje. To nie jest problem. I teraz możemy sobie zrobić z tego bibliotekę. Na przykład i2o. S. O. No i mamy coś takiego, a tak naprawdę, żeby było jeszcze weselej, możemy do tego
dorzucić naszego klienta. O, mamy sobie bibliotekę. R oznacza dodaj, V oznacza DevOps, S oznacza zrób indeks. Nie wiem dokładnie, po co ten indeks jest, ale spotkaje się, że dzisiaj to nie ma specjalnego znaczenia, ale jakiegoś powodu oni chcą. No i wówczas mogę nawet zrobić w ten sposób, że sobie skompilować samą bibliotekę, tylko oczywiście muszę do niej dołożyć matematyczną. I jak najbardziej będzie działać. Tak naprawdę w przypadku pakietów programowania jest całkiem rozsądne zrobić ze wszystkiego bibliotekę, a potem ją sobie linkować na różne sposoby. W przypadku biblioteki dynamicznej, bo to nas to raczej jest bardziej ciekawe, będę chyba mam jeszcze 5 minut. Jeszcze 5 minut mam. Jeżeli będziemy chcieli zrobić w ten sposób, czyli chcemy zrobić bibliotekę dynamiczną, to nam się to nie uda, bo musimy powiedzmy sobie linkę. O! Tutaj damy nazwa tego i sobie dajmy. No, najprościej nazwać tak samo. Tak, wiem. To mamy, możemy tak samo z jednej robić, no to nam się nie uda. Nie uda, przepraszam, bo to powinienem C zrobić oczywiście. To nam się nie uda. Nie uda nam się dlatego, że troszkę nam zoptymalizowało wskaźniki, ale możemy poprosić, żeby zrobił position independent i wówczas coś niedobrze. A było powinna. Okej, minus strona oczywiście. Tak naprawdę różne automaty, e-maili, takie narzędzia to robią dużo fajniej, ale wolałem zrobić to. No i co w tym momencie, jak sobie zrobimy coś takiego, że sobie zrobimy naszego klienta oraz tę bibliotekę. No nie uda się, bo on nie wie, gdzie ją szukać. Nie mówiąc o tym, że udało się. A to dziwne, ale to już się nie powinno udać. No właśnie, nie powinno się udać. Dlaczego? Bo ja chyba na początku ustawiłem zmienną środowiska, żeby szukał sobie w kropce i zapomniałem o tym. Natomiast dlaczego to się nie uda? Bo bibliotek nie można sobie brać skądkolwiek, bo byłaby to katastrofa. Możemy zrobić albo w ten sposób, dodajmy wszystko. Nie, przepraszam, głupi jestem, znowu jestem głupi. Albo dodaj do powyższego, znowu nie. Tak, ja zrobiłem, tak, masz czas.
trzeba. To po prostu trzeba w tym punkcie to zrobić. I to już powinno nam zadziałać. Nie zadziałało. A przed prelekcją tak wszystko ładnie działało. No, muszę zobaczyć, co tam się stało. Ale nie, no, RM tu jest dodane. Może poszukamy i dodamy RM tutaj. No, powinno... Tak, to już teraz, tym razem powinno zadziałać. Nie, nie zadziałać. Ale powinno być tak bardzo, ale po obiektach, które tego używają. A gdzie jest ta matematyczna biblioteka? Jest na... Link 64. Link 64. No, no. Możemy link tutaj. O, zobaczyć gdzie to jest. To jest... One no, albo są w takich... One są w takich dziwnych miejscach. Możemy ją oczywiście w ten sposób dołączyć. Ale tam dałeś tylko jeden katalog, a tu jest jeszcze link przez coś tam, nie? Gdzie dałeś jeden katalog? Tam, gdzie dałeś Elder Library Pack. Elder Library Pack mam tutaj już niezdefiniowane. Nie mam niezdefiniowane Elder Library Pack. Na coś po prostu poprzeniłem tutaj, tylko nie wiem co teraz. A już przy linkowaniu LibP2S to powinno LM być dodane na końcu. Przy linkowaniu czego? Jak robiłeś bibliotekę LibP2S.O, to tam powinieneś dać informację, że ma być linkowana z LM. Tam pewnie brakuje, teraz nie wiem, do czego też potrzebne. Pewnie brakuje. Jak albo chcecie dorznąć ten przykład do końca, albo może ktoś ma jakieś inne pytania, żeby nie monopolizować. Co to jest ten kropka slash build? To jest taki skrypt, który sobie kopiuje przykłady tylko. Przykłady oraz wykonuje build testa, żeby nie musiał wszystkiego robić. W praktyce nie wiem, po co go zrobiłem, bo i tak muszę na ogół chcemy oglądać assemblera, który z tego powstał, a nie. Bo tak wniosek z tego, co pokazałem, jest moim zdaniem najważniejszy taki, że jeżeli ktoś się uczył programować 10 lat temu czy 15 lat temu, zapomnijcie, żeby pomagać kompilatorowi optymalizować. To nie ma sensu. Kompilatory to zrobią dużo lepiej od nas i nawet jak dwa razy skopiujemy to samo wyrażenie, to kompilator i tak zauważy, że to jest to samo bo i sobie poradzi. Dużo lepiej niż człowiek na ogół robi mniej błędów. Na ogół. Next question. Mam jeszcze pytanie, czy masz jakieś doświadczenie z LLVM-em? Z LLVM-em mam doświadczenie. Chwilowo mam doświadczenie negatywne, mianowicie próbowałem LLVM-a zmusić do kompilacji kodu na CUDA, ponieważ po co jest to wszystko? My mamy taki kłopot, że mamy trochę dużo danych, znaczy mamy raczej petabajty danych. I w tym momencie już optymalizacja ma mocny sens. I tak w Pythonie dla mnie to tak nie to nie za bardzo. W tym momencie, kiedy dyskutujemy, że ktoś ma liczyć rok czy tydzień. Z LLVM-em mam wdrożonego, natomiast on nam jeszcze nie chce działać z CUDA. Natomiast on ma taki fajny ma paradygmat, który nie wiem czy ma GCC, ale chyba zaczyna mieć 4.9. Mianowicie on do każdego wyrażenia, które się kiedykolwiek pojawiło, tworzy kolejną zmienną. On nie przypisuje zmiennym kolejnej wartości. Robi tyle zmiennych, ile trzeba, a następnie sobie optymalizuje.
teoretycznie to powinno uzyskiwać lepsze wartości niż GCC. W praktyce na tych testach numerycznych, które my robiliśmy, to tak raz tak, raz tak. Jeśli nie ma, to dziękuję.